No witam Was serdecznie, no niestety już nie z ciężarówki, może to będzie widać, bo troszkę można sobie porobić żartów, kiedy można to można, no dzisiaj akurat nie, powiem Wam tak, jestem już tydzień na chorobowym, no bo zakończyłem w zeszłym tygodniu jazdę, w czwartek nie było, musiałem oddać godziny, wiadomo, więc szef mi dał do poniedziałku wolne. No i w poniedziałek chciałem się podnieść z mesarki do pracy. No, powiem Wam, niestety stało się to niemożliwe. Tak jak mówiłem, ciężko mi było chodzić. Dostałem tak zwanej rwy kurczowej biodra. No, wszystko ładnie, pięknie, ale nie dało się ruszać. No więc, no niestety zadzwoniłem do szefa, no nie był w stanie za bardzo odebrać, bo też wiadomo, mam pracę, więc napisałem SMS-a, że no niestety nie mogę chodzić. No powiem tak, że no wszystko ok, zgłosiłem, poszłem do lekarza. No i co się okazało? Zamiast jednej rwy kurczowej biodra, to mam jeszcze rwę kurczową barku, czyli dwie do kupy, jak to się nazywa wszystko. Masakra, bo ani ręką ruszać, ani nogą, ani wstać, ani się położyć, ani siąść, ani nic. No siedzę, powiedzmy teraz w samochodzie, już nawet nieźle jest, bo już mogę się troszkę poruszać, bo nie mam niestety kto na zaszczyt zawieźć, no bo wiadomo, każdy pracuje, musiałem sam się dzisiaj dostać już, no bo już jestem w stanie. Ale do czego biję? Widzicie, no zadzwoniłem do szefa, powiedziałem jak sprawa stoi, bo niestety dostałem zwolnienie lekarskie, no bo no, to jest już oczywiste. No i szef mi podpowiedział też, żeby się skonsultować z gościem, który prowadzi tak zwane masaże rehabilitacyjne. No i zadzwoniłem. Powiem Wam tak, w dniu pierwszym odebrał telefon, no i powiedział, że pierwszy wolny termin jest na 19. No mówię, że to troszeczkę za późno, bo mnie jest potrzebny taki fizjoterapeuta na wczoraj, na jakieś masowanie i tak dalej. No i mówię, że no muszę podziękować, będę szukał dalej. No ale w dniu następnym, bo to był wtorek bodajże, w dniu następnym w środę zadzwonił, że w czwartek takowy masaż możemy przeprowadzić, w dniu wczorajszym. I powiem Wam, że poszłem na ten masaż, pojechałem, znaczy zawieźli mnie, i po masażu się fajnie poprawiło wszystko. No ale pan mnie uprzedził, że może być gorzej, jak będę wstawał w dniu dzisiejszym. Kurczę. Rano się czułem tak jak w poniedziałek. Czyli do południa to praktycznie, można powiedzieć, nie mogłem się ruszać. No ale na obecną chwilę już jako tako mogę się poruszać, więc no sprzed szpitala, w szpitalu zastrzyki biorę, bo terapeuta, jak i lekarz zalecił, powiedzmy 15-minutowe spacerki, takie delikatne, okłady z lodu i tak dalej. No myślę, że to pomoże. No. Także filmik ten nakręcam Wam dlatego, żeby Wam powiedzieć, że nie tylko złamania czy inne rzeczy są groźne, co nie umożliwiają nam, uniemożliwiają nam. No podjęcie, widzicie, pracy. No i teraz ktoś by zapytał, jak to się przekłada, widzicie, na zarobki, czy nie na zarobki, na pracę w firmie. No jeżeli bym prowadził swoją działalność, no byłaby to porażka, widzicie, ciężarówka by stanęła, no nikt nie zatrudni kierowcy w ciągu paru minut, żeby jechał, jeżeli by była załadowana na wiezienie, widzicie, towaru, rozwiezienie, czy tam podjęcie ładunku, jeżeli by to była jeszcze liniówka, to tym gorzej. No a tu jednak szef, no na tyle wyrozumiały z tego, co widzicie, no jednak jestem na chorobowym, nie może też, no nie powinien, no, nie tylko ten, którego ja pracuję, ale inni też nie powinni powiedzieć, że ty musisz coś, no bo tak się nie da, no. No ale widzicie, straty ma, teraz ciężarówka stoi, no nie zarabia, no niestety, no jeszcze do przyszłego tygodnia mam zwolnienie, później na kontrol zobaczymy, co będzie, jeszcze jedna wizyta u tego masażysty, powiedzmy, no resztę zastrzyków do wykorzystania. Zobaczymy, jak się to będzie toczyło. No na razie korzystała się z tych chwili, że po zastrzyku, no niestety muszę kilkanaście minut siedzieć, nie mogę no z przychodni odjechać. No żeby się coś nie stało, no zostało się tych zastrzyków jeszcze, powiedzmy, dwa pudełeczka.
co dostały się do wykorzystania, musi być zlecenie. No, mogłem wziąć pielęgniarkę, która by przychodziła do domu te zastrzyki dawać, ale wtedy nie mógłbym sobie po prostu zaplanować, że o tej godzinie wyjdę sobie na te 15 minut spacerku. A tak tutaj przyjechałem wcześniej, 15 minut sobie potyrkałem, troszeczkę połaziłem po tej przychodni, w miarę ciepło. No i zastrzyk. Teraz posiedzę z pół godzinki, no i do domu. I znowu będę musiał w pozycji embrionalnej po prostu leżeć i patrzeć w sufit. Ale wykorzystuję tą chwilkę, żeby wam też nagrać ten materiał, żebyście wiedzieli, że nie tylko praca się liczy, ale i ważny jest odpoczynek. I dbać o swoje zdrowie to jest podstawą. Bo widzicie, pieniądze zarabia się ciężko, a jak się jeszcze zarabia w sposoby no, nad wyraz ciężkie, no bo praca kierowcy, nie ukrywajmy, to nie jest, nie należy do prac lekkich, bo to jest tryb non-stop niby siedzący. Ale właśnie dlatego, że jest siedzący, to jest tak męczący. No i zachęcam jednak do badań, do dbania o swoje zdrowie, no. Bo później będziemy tego, to pokażę, no przed takim czymś siedzieć i się zastanawiać, szpital i co dalej. Także pozdrawiam was i zapraszam do oglądania.